Jedną z nowości, która zadebiutowała na salonie samochodowym w Paryżu, jest Skoda Rapid. To całkowicie nowy model, który pozycjonowany będzie pomiędzy Fabią i Octavią. Tymczasem taki samochód w czarnym kolorze z benzynowym silnikiem 1.2 TSI zaparkował już na naszym redakcyjnym parkingu. Mogliśmy się przekonać, czy Skoda Rapid ma wszystko co trzeba, by powtórzyć sukces Fabii i Octavii. Skoda Rapid ma niespełna 4,5 metra długości i 170 cm szerokości. Rozstaw osi to 260 cm, dzięki czemu pasażerowie na tylnej kanapie nie powinni narzekać na brak miejsca. Imponujące wrażenie robi bagażnik, którego pojemność wynosi 550 litrów. We wnętrzu samochodu zastosowano głównie twarde plastiki, ale ergonomia jest wzorowa. Wyposażenie może być bardzo zróżnicowane. Bazowa wersja pozbawiona jest klimatyzacji, posiada natomiast m.in. ESP i kurtyny powietrzne. Lista wyposażenia opcjonalnego jest bardzo długa i obejmuje m.in. tempomat, sportowe fotele czy nawigację z dużym dotykowym ekranem. O tym, czy Skoda Rapid odniesie sukces, zadecyduje więc cena, a ją poznamy bliżej rynkowej premiery. Pierwsze samochody trafią do polskich salonów jeszcze w tym roku.